Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Witamy, tym razem z Hiszpanii, a dokładnie z Barcelony. Jesteśmy na ulicy Ralambla i nie jest to żaden przypadek, że akurat z tego miejsca proponujemy Wam kolejne nagranie. To tutaj w 2017 roku w sierpniu doszło do jednego z zamachów, które miały miejsce. Miejsce kompletnie nie jest przypadkowe. To tutaj, co też zobaczycie na filmie, na kostce brukowej, w pewien sposób uhonorowano ofiary, zarówno te śmiertelne, jak i rannych. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, w Katalonii. Tak naprawdę region też pogranicza francusko-hiszpańskiego. Tutaj niestety też swój udział w życiu społecznym mają i separatyści oraz dżihadyści. To też nie było pewnie przypadkiem, być może te dwie kropki można połączyć, że również w 2017 roku miało miejsce słynne referendum. Sprawa ciągnie się do dzisiaj. Nabrała też bardzo mocno politycznego charakteru ze względu na to, że rząd próbujący uzyskać większość próbuje poprzez amnestię przyciągnąć ku sobie elektorat, ten związany z autonomią. I kolejna z ciekawostek. W tamtym roku, być może dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam, wyszło na to, że Rosjanie mocno dwutorowo chcieli wspierać separatystów tutaj katalońskich. Z jednej strony i finansowo miały setki tysięcy dolarów popłynąć, ale także obiecywano wsparcie militarne. Około 100, nazwijmy to, bojowników zostało zaoferowanych Katalończykom. Co z tego do końca wyszło? Też tak naprawdę nie wiemy. Jesteśmy w miejscu, gdzie służby amerykańskie, FBI i CIA bardzo mocno współpracują też z Hiszpanami właśnie pod kątem najróżniejszych zagrożeń związanych z dżihadyzmem. Mówi się, że nawet 300 ekstremistów miało się w ostatnim czasie dostać właśnie w ten region Hiszpanii. Stąd duże ryzyko, duże zabezpieczenia i duże działania służb. Nawet przed chwilą widzieliśmy policjantów z długą bronią patrolujących tutaj rejon, nie tylko samej ulicy. Amerykańskie służby uznają ten rejon jako jeden z trzech głównych obszarów swojego zainteresowania pod kątem właśnie działalności dżihadystycznej, logistycznej, rekrutacyjnej, czyli tym, co też jest bardzo ważne tak naprawdę w działaniach terrorystów. Władze Hiszpanii wprowadziły czwarty z pięciu stopni alarmowych, bardzo mocno
dbane jest o infrastrukturę krytyczną i co ciekawostka, taka jeszcze dodatkowo również w kwestii cybernetycznej Hiszpanie prowadzą bardzo mocne działania, jak sami to mówią, nadzoru. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ na celowniku.